Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Miss Created. Jak widziałem, dużo osób, strasznie dużo osób chciało kolejny odcinek i powrotu do Miss Created, więc bardzo się cieszę. Dzisiaj chyba jestem nawet w Sultan, coś tu postaram sobie ogarnąć, przynajmniej amunicję do strzelby. Jest tutaj na serwerze 36 na 50 osób. Może być ciekawie. To jest właściwie jedyny serwer, na którym coś tak naprawdę się dzieje. To jest serwer UK3, jeżeli ktoś by chciał dołączyć. Tu robi się noc już powoli, także mam niedużo czasu, żeby coś sobie tutaj przelutować i ogarnąć, zanim zjawią się inni. Też podejrzewam, że w większości tutaj pełno ludu będzie, bo Sultan jest, z tego co pamiętam, jest naprawdę oblegane, nie? A raczej było wcześniej, więc tutaj podejrzewam, że będzie jeszcze trochę graczy. Dobra, ja tu mam może latarkę. Najlepiej by było. No, najlepiej by było tego nie zapalać. Ale. No, nie mam wyboru. Trzeba znaleźć jakąś amunicję. Co tu? A, pajęcze. Coś jest. Dobra, on wybuchnie. Dobra, czekajcie. Zgaszę to. I to jest reperki do, chyba do Canvas. Canvas, nie wiem co to tutaj znaczy, nie pamiętam. A, inspect. Sprawdzimy sobie, czy można to zjeść, bo teraz to już wcześniej było, że po jakimś tam update'cie, że trzeba naciskać inspect, żeby się na przykład nie zatruć jedzeniem. To jest właśnie spoko. Tutaj coś jest nie tak, więc to wywalę. Z tego nawet nie będę jadł. To jest ok, więc mogę jeść. Też tutaj jak mamy, przepełnię właśnie ten pasek na 100% i tam zży było, no to jak zjem za dużo, to postać się może zżygać, nie? No. Ale to już było wcześniej tam w update'ach. Amunicję do ACP. Nie mam żadnej broni na ACP. Jeszcze magazyny by trzeba było znaleźć. Na tym serwie mam prawie wszystkie recepty, więc tak sobie myślę, że może jak jakieś tutaj miejsce znajdę do ulokowania bazy, to sobie tutaj coś wybuduję i wam pokażę. Także zapraszam chętnie tutaj do grania ze mną w Miss Created. Myślę, że któregoś tam razu pojawi się stream z Miss Created i będzie można ze mną zagrać w tym momencie. Nie wiem jak to jest tutaj z grupami, czy tutaj coś też zmienili, ale mam nadzieję, że się dowiem. Dobra. To jeszcze pamiętam, mówię w Sultan. Obstawiam, że będzie sporo osób. O, coś tu jest? Co to było? Taki dźwięk, jakby ktoś coś tworzył. Bo to jest scope, ale ja nie mam snipe, no ale dobra. Dobra, ja się tutaj skupiam, jak ktoś strzeli we mnie, prawdopodobnie się zdygam, skoczę, aż się skupiam na czym innym. O, mam 8, to teraz można dodawać? Kozacko, wcześniej nie można było. Dobra, recepty to, nie wiem czy pamiętacie, one powinny leżeć na ziemi. To jak uda mi się znaleźć, powinny być dosłownie wszędzie w takich budynkach, ale jak jest właśnie tyle osób na serwerze, czyli tam do 40 dobija się nawet. Nie gadajcie, że tu
Już myślałem, że ten, że wodę można puścić, to by było coś. Nie ma. Dobra. Nasze to było. Ciekawie się zrobi. W tych zazwyczaj takich, nie w takich, tylko. Kurde. Nie chcę się z nimi bić. Bo one po update'cie strasznie dużo HP zbijają. O kurde. Chyba nie będę miał wyboru. Już krwawię. To jest właśnie to. Antybiotyki. Je ciężko jest jeszcze trafić, bo one się tak kręcą. O, w takich budynkach. Zazwyczaj jest jakaś amunicja na samej górze. Mamy hitpack. O, może się w sumie przydać, jak ten, jak się zrobi zimno. Gdzie padał deszcz czy coś, bo tutaj teraz. Zapałki. Widzę, sporo rzeczy tu pododawali. Bo wcześniej na przykład nie można było przeszukiwać tych stołów i tak dalej. Flergenny, to jest mi niepotrzebne. Jeszcze maczety, ale. Śmieci? Są nie przepalone. Dobra, idziemy. Dalej, to są jakieś buty. No, troszkę uszkodzone, ale okej. Dobra. W toalecie, jak zawsze pamiętam, nic nie było. Czy ja mam może... To jest aspiryna? A, dobra, czyli mam radiację, ale protekcję, że przez jakiś czas nie będzie mogła mnie radiacja dorwać. Dobra. Nie dajcie się jakoś tam złapać w sidła, bo ludzie lubią wszędzie, dosłownie wszędzie kampić. A szczególnie w krzakach przy drogach. To już w ogóle. Dobra. Tędy będzie niebezpiecznie. Masakrycznie niebezpiecznie. What the fuck? Co to było? Słyszałem, że ktoś przebiegał, ale... Sami się go nie. Dobra, te spodnie, jakie ja mam? Nie, mam takie same, dobre. Mówię, tu jest sporo ludzi. O, fasolka. Salt, spoko. Czy taka sól, nie? Wiadomo. W tą stronę. I dalej się stąd oddalić będzie. Najlepiej, tak myślę. Tam jest wodospad. Czy nie wodospad taki, tylko właściwie takie ujście. Na tym serwie jest strasznie, strasznie dużo baz. A w szczególności, jeżeli ja mam mapę, to zaraz wam coś tutaj pokażę. Czekajcie. Tylko nie pamiętam. Nie, nie kładź się, ziomek. Ten przycisk nacisnąłem. Pod szóstką mam.
Dobra, tam jest baza, dobrze widziałem, ale kozacka. Na pewno nie na jedną osobę. No, także się tam nawet nie zbliża. Z góry to można by autem, ale no tak czy siak baza jest kozacka. Zaraz wam pokażę mapę. Nie wiem, czy tutaj coś za bardzo widać. Stanę sobie może w ten sposób. Dobra. A, czyli teraz mamy jeszcze zaznaczone punkty radiacji i tak dalej. Ale przynajmniej jest cała mapa otwarta. Bo jak ja grałem, to pamiętam, że była jeszcze mapa zablokowana. Także tutaj macie całą mapę do zwiedzania, do przeglądania. Ja postaram się na nowo ją sobie odwiedzić, sobie przypomnieć. W Highward Valley, no, będzie strzelane to na pewno. To jest więcej niż pewne, tam zawsze się działo. A tutaj co? To jest drzewo, dobra. Dobra, stąd się trzeba wycofać. W Highward Valley zawsze było bardzo głośno. W Sultan Highward Valley lotnisko. Lotnisko to wiadomo. O, jest grzybek. To może mi pomóc uniknąć tej radiacji, której mam. Niebieskie grzybki. Co to jest? A, zapałki. Niebieskie grzybki takie właśnie pozwalają nam uniknąć tej oto radiacji. Nie wiem, czy myszka będzie widać. O, tam chyba do 25 albo 50%, jeżeli mamy, no to się pozbędziemy tej radiacji. Jak dobrze pamiętam, to jest kolejny. Kurde, to jest kolejny most. O, ktoś sobie bazę na wodzie. Kozak. Tam jest kolejny most. Ale jak dobrze pamiętam, to to tutaj gdzieś będzie wejście do jaskini, w której zaraz sami zobaczycie, tylko muszę to znaleźć. Dobra, jest tutaj. Wnętrze jest naprawdę spoko. Teraz tylko to będzie problem, chyba żeby wejść. Tak mi się wydaje, nie jestem pewny. Nie, dobra. Jeszcze niektóre miejsce pamiętam. Dobra, tutaj wiem, że do niebieskiej wody nie można podchodzić. Nie można podchodzić, bo będzie nieciekawie. Mam zajęte te miejsca, kurde. Strzelbę sobie wyrzucę, bo i tak nie mam amunicji. Do Carringtona, dobra. I ta amunicja, czyli mamy snajper i mamy amunicję, dobra. Jest spoko. No, strzelbę i tak nie ten, dobra, dobra. Właśnie tutaj w takich jaskiniach można sporo, naprawdę sporo znaleźć. Tylko każdy lubi tutaj sobie przychodzić, wiadomo. Skoro są spokojitemki, no to. Ale tu jest grzybek. Też właśnie w takich jaskiniach są grzybki. Wiecie, co ja zrobię? Ja użyję jednej tej. Sobie po prostu przejdę. O kurde. 17%. Czyli to chyba na to nie działa aż tak. Dlatego wcześniej nie było takich skał. Tu chyba nie ma wyjścia. Co tu mamy? Aspirynę i. Dobra, trzeba będzie szybko się wynieść tam. No tu parę razy tędy wpadłem. Jak się biegnie z góry, to się nieciekawie robi. Tu jest chyba ten grubas. Wielki, gruby potwór. Dobra, postaram się tu przebiec. Jak najszybciej, bo to radiacja idzie masakrycznie. Dobra, i użyjemy tych grzybków. Jeszcze się napija. Dobra. I radiacja powinna schodzić. Przy okazji sobie zobaczycie, do ilu procent jeden grzybek, tak powiem, działa.
Tam się zbugował zombiak. A jak się będę z nim bił, to mi latarka zgaśnie. Tam się dalej nie będę zapuszczał, wiecie? Bo czy może tędy będę mógł przejść? Tutaj boczkiem, albo najlepiej jak najszybciej. Czyli dobra. Chodź tu. Dobra. Trochę HP zeszło, ale jest okej. Oni czasami też coś mają, jakieś tam sobie itemki, ale to bardzo rzadko. No i zobaczcie, prawie radiacja zeszła na maksa. Prawie. To jest oczywiście grzybek leczący. Czerwone to są leczące. A ja tu mam, dobra, ja mam ten z kamuflażem. Tu też jest plecak. Widocznie tutaj nikt nie był. Tu jest, o, te są najgorsze. Sporo tu jest tych grzybków, to sobie wezmę. Dobra, w tych skrzynkach powinna być jeszcze amunicja. Wiedziałem, że tak będzie. Tu jest ten gruby jeszcze. O kurde, spadamy stąd. Spadamy stąd. Także wam za bardzo nie pokażę dalej, co jest. Za dużo potworów. Wypłynę sobie na powierzchnię, ale możecie sobie to samemu oczywiście poeksplorować. Ktoś buduje. I tak się już ciemno robi. Mówię, ja się postaram tutaj zwiedzić całą mapę na nowo. Nie wiem, czy mi się to tam. Znaczy, to na pewno się uda, ale na pewno też napotkam innych graczy. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. O, tu jest nawet baza. Zobaczmy, może jeszcze nie zrajdowana, chociaż zostawiali. Nawet gościu coś tam budował. No, na tak. Jakbym tak chciał. Dobra, to siekierę chociaż mogę, dobra. Dobra, naprawione. Już tutaj mu zrajdowali bazę, właśnie o tym mówię. Rajdują jak leci. Dobra. Lecimy stąd, zanim nas ktoś dopadnie.